Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz i Krzysiek Waszkiewicz. Zbieżność nazwisk z naszym dzisiejszym gościem nieprzypadkowa, bo w studiu gościmy pana profesora Napoleona Waszkiewicza. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Środowe popołudnie rozpoczynamy audycję Pytanie do specjalisty. Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach emocjonalnych, zaburzeniach depresyjnych u osób w podeszłym wieku. Panie profesorze, problem czy taki troszeczkę temat ogórkowy, wakacyjny? Nie, no jest to problem taki proporcjonalny do wieku, czyli jeżeli mózg się starzeje, to on po prostu gorzej toleruje wiele różnych sytuacji stresowych, ale też tych mniej stresowych, on bardziej się pobudza wtedy, kiedy tak naprawdę młodszy mózg by sobie jeszcze jakoś tam poradził, skompensował to wszystko, czyli my tak ładnie mówimy, że się łatwiej dekompensuje i w związku z tym częściej pojawiają się zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym. Wydawało mi się, że żyjemy, naby nowych doświadczeń, stajemy się bardziej odporni na czynniki zewnętrzne, a pan profesor mówi wręcz odwrotnie, że młodzi są bardziej odporni na sytuacje stresowe. Młodzi mają pewne takie okresy w życiu, kiedy są bardziej podatni, czyli jak startują w tak zwane dorosłe życie, to wtedy różne zaburzenia lękowe się pojawiają, czasami depresyjne gdzieś tam. Później w wieku takim średnim też zaburzenia nastroju, między innymi depresyjne. A w wieku starszym, no to zależy. Jeżeli bardzo dbamy o siebie, czyli aktywność fizyczna jest, należy się odżywianie i tak dalej, ale też jakieś tam czynniki genetyczne, bo one mają też bardzo duże znaczenie, to wtedy rzeczywiście jest wszystko okej i radzimy sobie dosyć dobrze ze stresem, z codziennością, ale pamiętajmy też, że przychodzi pewnego rodzaju problem, choćby emocjonalny, ale z samotnością, problem z tym, że kiedyś było wokół nas więcej się działo, tak? Obecnie jakoś tak wycofujemy się trochę z życia. Jeżeli dochodzi też tak, jeżeli starsi ludzie żyją razem ze sobą przez bardzo wiele lat, to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli jedno odchodzi, to także problemy po prostu samotności. A jeżeli dołożymy sobie do tego tak zwane zmiany w mózgu, które gdzieś tam z różnymi chorobami przychodzą, czy to będą choroby reumatologiczne, czy to będą choroby metaboliczne, tak zwane cukrzyca, nadciśnienie i tak dalej, to ten mózg jest tak stopniowo nadwątlany i on słabiej odpowiada wtedy na stres. Czyli on radzi sobie gorzej ze stresem i w związku z tym nieco częściej występują zaburzenia psychiczne. Jakiego rodzaju zaburzenia psychiczne najczęściej w starszym wieku występują? Smutek, niepokój, lęk, tak? To są te, które rzeczywiście w ogóle bardzo często występują w populacji. Depresyjne, dystymiczne zaburzenia. Tak. Czyli generalnie związane z problemami z nastrojem, ale też z taką nieco impulsywnością, jeśli ten mózg jest jakoś tam bardziej uszkodzony. Ale też musimy pamiętać o zaburzeniach, które się tak mądrze nazywają majaczenia, czyli zaburzenia u chorych somatycznie osób starszych, gdzie tak naprawdę drobne zapalenie, nieduże układu moczowego, układu oddechowego, albo też odwodnienie, co przy takiej pogodzie, jaką obecnie mamy, przy takich temperaturach jest bardzo częste, powoduje bardzo duże, łącznie z zaburzeniami świadomości, tak? Ale też emocji, zaburzeń snu i tak dalej. Więc jest dużo różnego rodzaju obecnie, także problemów psychicznych bardzo wiele starszych osób ma. No bo mamy pogodę taką, jaką mamy. A jeżeli nie pamiętamy o tym, żeby się nawodnić, żeby pić odpowiednią ilość płynów, bo je tracimy i elektrolitów, to wtedy mamy rzeczywiście duży problem z wieloma funkcjami psychicznymi. Pan profesor mówił o takiej problemie z samotnością, odejście osób najbliższych. Też dzieci nas opuszczają, osoby starsze zaczynają mieć samotność. Takim momentem drastycznym, wydaje mi się, jest też przejście na emeryturę. Mamy ustalony rytm dnia, chodzimy do pracy rytmicznie, nagle przechodzimy na emeryturę i nie ma tego.
No właśnie, i tak nam się fajnie wydaje, że będziemy sobie w ogródku coś robić, tak? No ile można czasu w ogródku kopać, ile można coś tam organizować sobie czas. I tak naprawdę wydaje nam się, że my wtedy będziemy realizować się towarzysko, że będziemy sobie hobby odnawiać, te, które, o którym zapomnieliśmy przez wiele lat, a później się okazuje niestety to niewystarczające i to bardzo często. Czyli jakby podstawą jest taką, jeżeli wszystko stawiamy na jedną kartę, na przykład na życie zawodowe, to wtedy możemy rzeczywiście się na tym nieźle przejechać, dlatego że my potrzebujemy nie tylko jednego aspektu zawodu, ale też towarzystwa, czyli życia takiego towarzyskiego, rodzinnego i te osoby, które stawiają jakby tylko i wyłącznie na aspekt zawodowy, a później się okazuje, że utracą ten aspekt, no to mają problem rzeczywiście bardzo duży wtedy ze sobą, tak? No co mam ze sobą zrobić wtedy? I ta samotność, to poczucie samotności to też jest brak. To jest samotność, może być spowodowana brakiem ludzi wokół. Czyli tak jak w pracy, tak? Ktoś był bardzo wychwytywaną taką osobą, popularną i tak dalej, a później raptem przechodzi się na taką stagnację, no to się okazuje, że rzeczywiście są bardzo duże problemy emocjonalne, a przy tym bardzo duży stres, bo mówimy, że nadmiar pracy stresuje, ale też niedobór pracy stresuje, tak? Czyli niedobór w ogóle aktywności swojej. No i dlatego też pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, czyli depresje, ale pojawiają się też zaburzenia lękowe, bardzo duże. Jak słuchacze, którzy jeszcze pracują, nie są na wieku emerytalnym, czy można się do tego, do takiej sytuacji przygotować? Tak, myślę, że przez całe życie. I tak naprawdę chyba od samego początku należy pamiętać, że pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby pracować. I mimo, że ja sam gdzieś tę regułę czasami łamię, bo sporo pracuję, to gdzieś tam należy starać się żyć wszystkim, nie tylko pracą, bo wtedy też bardziej wydajna jest praca, jeżeli jesteśmy sami zadowoleni z naszego życia. No i musimy pamiętać, że gdzieś tam w pewnym momencie, no, każdy będzie szukał różnych aspektów w swoim życiu i będzie nam trudno już później w starszym wieku przejść na aspekt taki, żeby zadbać z powrotem o te rzeczy, które gdzieś tam powoli żeśmy zgubili. No, być może jakaś psychoterapia. Też osoby będące w wieku starszym idą na psychoterapię. Są też grupy 60 plus i tak dalej, i które później fenomenalnie funkcjonują. Także myślę, że jeszcze my, tak jak już żeśmy ustalili, że pracujemy za dużo, to też jest czas do tego, żeby się zastanowić, za chwilę się zatrzymać, pomyśleć o rodzinie, o życiu towarzyskim, o hobby, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie bez tej pracy funkcjonować. No właśnie o to chodzi, żeby później się nie zaskoczyć, tak, w sposób pejoratywny. Ale myślę sobie, jak będziemy o tym pamiętać, to raczej nie będziemy budować tego wszystkiego na jednej odnodze, tak, która gdzieś tam będziemy tylko to pielęgnować. Myślę sobie, że warto pamiętać i gdzieś tam w potylicy mieć to, że kiedyś zawsze przyjdzie ktoś, kto, że tak powiem, będzie wtedy, kto nas zastąpi, po prostu. Dzieci, wnuki. Bardzo często jest tak, że osoby starsze z jednej strony pragną tego kontaktu, a z drugiej strony ta młodzież irytuje. Jak w takich sytuacjach sobie radzić? Myślę, że mówić i rozmawiać z nimi, dlatego że możemy nie rozumieć. Ale jak można rozmawiać z wnukiem, z dzieckiem, który siedzi przed smartfonem i jedyny kontakt z nim to jest napisać do niego SMS-a. No. Albo na jakimś... No fakt, można mu wtedy zabrać, ewentualnie będziemy tym złym, tak zwanym. Ale to jest też kwestia chyba tego, jak to dziecko sobie też rozłoży swój czas. Bo jeżeli to będzie tylko kontakt z tabletem, ze smartfonem i tak dalej, no to już za młodych lat to dziecko będzie sobie radziło źle. No bo tak czy owak... Fajnie, że sobie radzi z tabletem, ale jeżeli to jest jedyna forma aktywności, no to nie ma szans, żeby to prawidłowo ta osoba wzrastała. Więc musi być trochę tego, również zaznajomienie takie ze zdobyczami techniki. To wszystko musi być obecne.
Ale jeżeli to przeważa, tak, no nic, tak samo jak i ani picie, ani jedzenie żadne, tak, nie jest, jeżeli jest jednolite, no to zawsze będzie niezdrowe, tak. Choćbyśmy jedli same buraki, które są zdrowe, no to jeżeli będziemy mieć same buraki, no niestety na zdrowie nam to tylko wyłącznie nie wyjdzie, bo musimy mieć zróżnicowanie w diecie. I tak samo tutaj, musi być zróżnicowanie także w tym wszystkim korzystaniu ze zdobyczy techniki, w aktywności fizycznej i tak dalej. Wiem, że łatwiej powiedzieć niż wykonać, ale jeżeli się staramy, to chociaż nawet będzie przewaga tej techniki lekka, ale to nie będzie drastyczna. Jak pan profesor w domu radzi? Słucha nas Krzysiek, korzysta ze smartfona, korzysta z tableta, przed komputerem przesiaduje. Oj tak, czasami wręcz mówię, no w teorii jestem niezły, a praktyka jest bardzo różna i czasami też się wkurzam, ale muszę powiedzieć, że ja rozmawiam dużo, że wtedy też zdarza. To nie jest prawda, że psychiatra nie krzyknie, nie zrobi. Nie, ja jestem taki temperamentu takiego bardziej cholerycznego i też czasami potrafię powiedzieć tak, żeby on usłyszał, ale też staram się, no nie wiem, być może dlatego, że jest we mnie bardzo duża doza dziecka, to tak dobrze mi się z nim dogaduje i jednak mamy aktywności, które gdzieś tam razem wspólnie robimy. Choćby. Na psychikę dziadków myślę, że wspaniale by rodziców wpłynęło kontakt fizyczny, taki kontakt ruchowy z dziećmi, z wnukami, granie w piłkę, dalekie spacery, wspólny wyjazd rowerem, gdzie raz, że odrywamy latorośle od zdobyczy techniki, od smartfonów, od tabletów, a z drugiej strony my dla siebie pobudzamy naszą aktywność ruchową, ale też i uczymy tego młodsze pokolenia do tego, aby aktywnie spędzać czas. Panie profesorze, w naszym otoczeniu są osoby starsze. Na co powinniśmy, co powinno nas, domowników, sąsiadów, zaniepokoić w zachowaniu osób starszych? Kiedy to jest taka sytuacja, że dzieje się z naszym sąsiadem, z członkiem rodziny, coś niepokojącego? Jakie objawy w zachowaniu powinny nas zaniepokoić? Myślę, jeżeli taka starsza osoba izoluje się. Nie znam osoby, która się izoluje i czuła się z tym dobrze. Nawet czasami się mówi tak, bo on lubi samotność. Proszę Państwa, nie ma takich osób. Jeżeli ktoś może najlepiej sobie radzić w samotności, tak, ale przez jakiś czas, ale na dłuższą metę tak naprawdę nie ma osób, które lubią samotność. Zawsze z wyboru. My jesteśmy, no w ogóle rodzaj ludzki jest stadny, czyli my lubimy tak naprawdę innych wokół nas. I tak naprawdę jeżeli ktoś wybiera samotność, to znaczy, że jest mu zazwyczaj źle. Że radzi sobie w ten sposób, być może nie umie sobie radzić inaczej w towarzystwie i dlatego wybiera samotność z musu. Więc jeżeli taka osoba zaczyna się izolować, nie wiem, popłakiwać sobie choćby czasami, tak? Może nie przy nas, ale gdzieś tam. Na to możemy zwrócić uwagę, ale też gorzej śpi, czyli gdzieś tam krząta się po domu, tak? W godzinach nocnych próbuje, jest niewypoczęta z rana, tak? To możemy na takie rzeczy zwracać uwagę, ale też myślę, że takim podstawową rzeczą to jest rozmowa, bo ona nie jest czasami łatwa, ale jeżeli nie zapytamy, to często no, nie dowiemy się, nie uzyskamy takiej odpowiedzi, że jest mi źle. Bo jeżeli pytamy, no cześć, co tam u ciebie, tak? No okej, dobrze, tak? Bo nie chcę sprawiać kłopotu. Ale jak dopytamy, to się później okaże, że jednak jest no, nie do końca dobrze. I dlatego takie podstawowe rzeczy to jest no, izolowanie się starszej osoby. Musimy też pamiętać, że są różne rodzaje tak samo przemocy wobec osób starszych. To jest nie tylko fizyczna przemoc, ale też przemoc z zaniedbania tak zwana. Czyli jeżeli my zaniedbujemy, żeby taka osoba, która mieszka z nami, a która tak naprawdę tu nie jest zaproszona, tam nie jest, siedzi sama, no to jest coś, co powoduje bardzo duży stres u takiej osoby. Myślę sobie, że to ani osoba starsza, ani młodsza nie będzie dobrze tolerować takiej samotności i dlatego jest to niezwykle ważne. Każdy lubi z nas czuć się potrzebny. Starsza osoba przede wszystkim, bo ona nie ma sama co ze sobą zrobić. Ona lubi spędzać czas z wnukami, z dziećmi. Jeżeli mówi, że nie, to najprawdopodobniej tak nie jest.
I dlatego warto wtedy zapytać, jeżeli nie wyciągnąć czasami, no nie tyle, że na siłę, tak, ale zaprosić, bo możemy na tym bardzo dużo skorzystać i też cała rodzina. Dlatego, że takie osoby bardzo dużo siebie mogą dać i one potrzebują też. Każdy lubi z nas dać, nie tylko brać. I tak samo starsza osoba lubi z siebie coś tam dać, ale musi zostać dostrzeżona. A czasami może się w tym wszystkim pogubić i nie umieć upomnieć się o to, tak? Że ja bym chciała, a chciałabym do was, tak? Bo spędza trochę czasu w tym ogródku, nie wiem, z wnukami, może pojechać czasami gdzieś. A jeżeli my tego nie zaproponujemy, to ona być może będzie czasami myśleć, no dobrze, no nie będę nachalna, taka natrętna, tak? To może jakoś dam sobie radę w tej samotności. I tak powolutku, powolutku idzie w stronę takich depresyjnych objawów wtedy. Na to warto zwrócić uwagę. A z kolei, jeżeli jest taka pogoda, gdzie starsza osoba jest chora somatycznie, zaczyna pobudzona być w nocy, zaczyna coś tam zwidywać nawet czasami, to warto zobaczyć, czy nie ma jakiegoś zapalenia układu moczowego, układu oddechowego, albo po prostu przy takiej pogodzie, co teraz jest, na przykład, czy się nie odwodniła, czy nie warto uzupełnić płynów, tak, czyli dać coś do picia, napoić, dać coś z elektrolitami, nie wiem, niech pomidora zje, cokolwiek. I wtedy może się okazać, że może wrócić ten rytm dobowy i te spanie dobre, tak, i może przestać w końcu tam widzieć różne rzeczy. Bo to jest powszechna bardzo. Majaczenie jest powszechną dolegliwością też u osób starszych. A obniżony nastrój, jeśli ta osoba no, poplakuje, izoluje się, nie radzi sobie, czy w jakiś sposób, może najpierw niefarmakologiczny, można pomóc tej osobie? No można zapytać, dlaczego płacze, choćby, tak? No bo powód może być prozaiczny, tak? Może być źle, bo coś, bo koleżanka, bo kolega, tak? Ktoś, nie wiem, zmarł, chory jest, tak? Albo starsza osoba bardzo często jest też tak, że miała gdzie wyjść, bo koledzy, koleżanki żyli jeszcze, tak? A teraz chorują, nie mogą, nie mają gdzie, dokąd wyjść, z kim się spotkać. I dlatego warto się zainteresować. Też taka osoba musi też pamiętać, że właśnie i rodzina, i przyjaciele też są w tym wszystkim ważni, tak? Żeby też znowu nie stawiać tylko na jedną odnogę w tym wszystkim. Że zawsze warto, żeby te pokolenia się łączyły. Bo jak one się łączą, to się czerpie taka osoba też energię z tych młodszych osób. Tak samo przy tym wnuku można tak naprawdę bardzo fajnie się odmłodzić, tak? Może nie biegając, tak, za nim, ale gdzieś tam próbując nadążyć. No i dlatego my korzystamy w pewien sposób z jakiejś tam mądrości takiej życiowej, ale też starsze osoby korzystają z naszej energii. No już może nie z mojej, ale choć nie, mam czasami jeszcze trochę jej, ale sam widzę, że czasami nadążam za swoim małym towarzystwem, ale robię to też z przyjemnością i widzę też, jak babcia, dziadek gdzieś tam też potrzebuje. Czyli wracamy do rodziny wielopokoleniowej, od której uciekaliśmy poprzez własne M, własne oddzielenie się, poprzez całą masę dowcipów o teściowych. Te pokolenia... To znaczy, ja bym to jednak odseparował. To znaczy, łączmy, ale też z rozsądkiem jak wszystko, tak? No bo też tak musi być, że to nie jest złe, że pokolenia sobie mieszkają jakoś tam oddzielnie, bo mamy dzieci, one też jakoś tam się później wyprowadzą, tak? Jakby, jeżeli jest możliwość, to w porządku, tak? Sobie razem gdzieś tam mieszkają, ale to nie jest też nic złego odseparować, a bycie samotnym to jest całkowicie coś innego, tak? Bo my wiemy, że mamy kontakt, mamy, ktoś czeka, tak? Odwiedzamy się i tak dalej, to jest bardzo dobre. Natomiast mieszkanie też jest bardzo różnie, no nie jest łatwo na pewno, jeżeli kilka pokoleń razem mieszka. Też ten smutek to, czy nie jest to czasami tak, że starszej osobie wystarczy same zainteresowanie. To, że my zapytamy, że ona jest smutna, to znaczy, że ktoś się nią zainteresuje, to też może być już swego rodzaju terapią. No tak, bo to znaczy, że jestem komuś potrzebna, tak? No bo jeżeli ktoś mnie pyta o to, jak ja się czuję, to znaczy, że komuś tam nie zależy. No i myślę, że to jest chyba jakaś tam podstawa taka w komunikacji wtedy. Jeśli ten obniżony nastrój, objawy depresyjne utrzymuje się chronicznie, różne aktywności, działania, spotkania tego nie niwelują, czy możemy w takich sytuacjach wkroczyć z leczeniem farmakologicznym?
chyba nawet wskazane byłoby to. To jest wtedy niezbędne, tak? No bo jeżeli mimo jakichś tam podejmowanych prób no nie działa, tak? No po to mamy medycynę, żeby wtedy pomóc w sposób medyczny. Albo poszukać, dlaczego to się nie dokonuje, tak? Ta poprawa nastroju. Bo może być za tym przyczyna psychologiczna stać, a może być przyczyna medyczna. No i my jesteśmy jako psychiatrzy też od tego, żeby no wtedy włączyć właściwe leczenie u osoby starszej. A czasami jest to niezbędne. Bo jest zagrożenie na przykład duże u osób starszych zwłaszcza, na aktywnością samobójczą. Jest takie troszeczkę niepokój, lęk, zacznę przyjmować leki antydepresyjne, uzależnię się i już do końca życia będę musiał je przyjmować. No właśnie nie jest tak, bo leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Są leki uzależniające na uspokojenie, różne tak zwane pochodne benzodiazepin, czy uspokajacze, które rzeczywiście uzależnią fizycznie. Leki przeciwdepresyjne poprawią nastrój i czasami, żeby nie mylić uzależnienia z tym, że czasami jak ja ten lek odstawię, to mogę troszkę gorzej się czuć. Bo to prawda jest, ale dlatego schodzi się z tego leku bardzo wolno. My to nazywamy takim miareczkowaniem, że to przez wiele tygodni się schodzi z danej dawki leku i wtedy specjalnie organizm nie odczuwa tego. Jeżeli odstawimy coś nagle, no to oczywiście tak. Tak samo jak odstawimy leki od serca, tak? One nie uzależniają. Ale jeżeli leki odstawimy nagle, no to ciśnienie nam skoczy, tak samo leki przeciwnaciśnieniowe, tak, odstawimy, ciśnienie nam po prostu skoczy. I dlatego to wszystko zależy od przyczyny, ale generalnie one nie uzależniają. Nie włączamy leków przeciwdepresyjnych, bo leki przeciwdepresyjne nie uzależniają. Natomiast może się czuć nieco gorzej, jeżeli odstawimy je nagle. Dlatego to jest ta podstawowa różnica. Czyli jeśli jest zalecenie terapii farmakologicznej w przypadku depresji, realizujemy bez obawy uzależnienia, konsekwencji takich, że do końca życia już będę musiał, będę narkomanem, jak to niektóre starsze osoby mówią, przyjmuję, będę uzależniony od przyjmowania leków, tak. To też wolę cierpieć, ale nie będę uzależniał się od leczenia. No tak, jak do mnie przychodzi ktoś do poradni i mówi tak, proszę mi coś dać, tylko nie dać mi nic, żadnego psychotropa. To ja wtedy mówię, dobrze, a czy kawka z rana była już? Tak, mówię, no to już jeden psychotrop był. I wtedy przychodzi, no psychotropów mamy wiele w kuchni samej, tak? Używamy różnego rodzaju przypraw od różnych, które robimy pasztety i tak dalej, tak? Przecież sama gałka muszkatołowa, to mam wiele osób, które nadużywają tego. No można nadużyć też tego, co mamy w kuchni. I trzeba o tym pamiętać, że wiele rzeczy nas jakoś tam stymuluje, pobudza. Natomiast leki przeciwdepresyjne są od tego, żeby dodać tej energii, poprawić ten nastrój. I to działa. I to działa. I ja myślę, że warto właśnie dlatego zwrócić się do fachowca, po to, żeby nam pomógł. Musimy pamiętać o tym, że osoby te mniej stres tolerują. Dlatego to jest tak jak z mówieniem o samobójstwie. Mówi się często, nie wiadomo, czy mówić, bo to wtedy można kogoś zachęcić. Nie. Jeżeli nie zapytamy, to taka osoba może to zrobić. Jeżeli zapytamy, to nawet ta skumulowana zła energia, takie napięcie się wtedy rozładuje. Bo taka osoba wypowie to. I dlatego też my włączamy te leki, dlatego że u osoby starszej na 3 próby samobójcze jedna jest udana. A u osoby młodszej na 20 prób jedna jest udana, więc ta duża impulsywność, czyli ten mózg, który się starzeje, tak, który jest gdzieś tam nadwątlony, on łatwiej reaguje na stres, czyli jest bardziej impulsywny. Stąd te próby samobójcze są bardziej skuteczne u osób starszych. Dlatego czasami niezbędne jest leczenie i musimy pamiętać o tym, że po prostu włączamy leczenie i tu nie możemy sobie gdzieś tam ryzykować. Poza tym, jak włączamy leczenie przeciwdepresyjne, to te leki też hamują oś stresu. Później się może okazać, że trochę mniej potrzebujemy innych leków typu na nadciśnienie, tak, na różnice w poziomach glikemii i tak dalej. Się okazuje, że dużo mniej potrzebujemy. Nie ma takich arytmii, jak były wcześniej, serca, więc możemy wiele na tym zyskać, czyli wiele różnych układów naszego ciała jest zależnych od mózgu. Jeżeli zablokujemy oś stresu u takiej starszej osoby lekami przeciwlękowymi, przeciwdepresyjnymi, które używamy jako psychiatrzy, to się może okazać, że te inne leki mogą być w znacznie niższych dawkach podawane. I dlatego to jest też dobre. Dbamy też poprzez mózg o całą somatykę. Pomaga w leczeniu
innych chorób, mieliśmy problemy z nadciśnieniem, nagle się okazuje, że była duża komponenta stresowa tego nadciśnienia. Także stosujemy się do zaleceń, ale jednocześnie członkowie rodziny muszą bacznie obserwować taką osobę, która wydaje się mieć problemy emocjonalne sama z sobą. I nie boimy się trudnych pytań. Żadnych praktycznie. Czy to będą trudne, czy łatwe. Dlatego, że no, na tym polega, po to mamy mowę wykształconą, żeby rozmawiać. Więc jeżeli nie mówimy, to wszystko rośnie. A czasami wypowiedzenie tego, co ta starsza osoba ma w sobie, gdzieś tam gromadzi przez czasami aż strach myśleć, ale latami, nie pytana o nic, a sama boi się powiedzieć. Okazuje się, że już wypowiedzenie tego, tak, powoduje, że ta impulsywność, ten stres jest dużo mniejszy u tej osoby. No i generalnie, jak to się mówi, tak bardzo, bardzo takie stwierdzenie popularne, że ta para uchodzi. I to też jest istotne. Da się zauważyć, że o starszych osobach mówimy, że na starość dziecinniał. To tak naturalnie powinniśmy się tym martwić, czy raczej jest to powód do niepokoju? No właśnie. No i to zależy. Jeżeli jest to rzeczywiście sposób radzenia sobie taki, tak, że no, nie wiem, różnie się ze mną dzieje, tak, ale mogę sobie pozwolić na to, tak. Taka osoba może tak naprawdę kompensacyjnie sobie szukać tego jakby młodszego wieku, tak, żeby sobie jakoś tam umilić, te życie nieco zmienić. Ale część osób po prostu ma też spore zmiany, tak, w głowie. Takie organiczne my to nazywamy, czyli jeżeli te naczynia są stopniowo uszkadzane mózgu, no to one, no, rozmawiam z profesorem, który się na tym też wybitnie zna, tak, więc tak naprawdę jeżeli te naczynia są uszkadzane tak stopniowo, to ta tolerancja, te odhamowanie może być większe. I zwłaszcza okolicy czołowej. No, czoło nam jest potrzebne po to, żeby hamować niższe partie mózgu, które odpowiadają między innymi za takie pobudzenie ruchowe, za sferę seksualną, jedzenia i tak dalej. Więc jeżeli ta okolica nam stopniowo zanika, te choroby reumatologiczne, metaboliczne, naczyniowe, różnego rodzaju uszkadzają, czyli kora mózgowa ulega ścieńczeniu, to słabsze hamowanie tych partii pod spodem, które są tak naprawdę typowo takie biologiczne nasze. I my to nazywamy, że można zdziecinnieć, a taka osoba po prostu słabiej kontroluje te swoje mechanizmy i takie, no, takie zwierzęce, te odruchy, tak? I w związku z tym może rzeczywiście bardziej być taka bezpośrednia, troszkę odhamowana, bardziej pobudzona czasami psychoruchowo. My to możemy nazwać zdziecinnieniem, ale rzeczywiście ma to pewne jakieś tam analogie do tego wieku dziecięcego, dlatego że wtedy ta kora dojrzewa i dopiero kontrolę przejmuje nad tym, co jest pod spodem u dziecka. A u osoby starszej dokonuje się odwrotny czasami rzeczywiście proces, ale u tej, która no, ma uszkodzenia te w mózgu. Czy to jest skutek organicznych uszkodzeń mózgu, a nie procesu starzenia. No, ja często omawiam taki właśnie sposób dojrzewania mózgu i czasami też właśnie tak, no już też swoje lata mam, po 40 jestem i tak, no dokładnie mam 40. I czasami też tak sobie myślę, że kora dojrzewa do 25 roku życia, a osoby gdzieś tam bliskie czasami mogą sobie żartować, tak, no dobrze, my wciąż czekamy, aż dojrzejesz. Panie profesorze, osoba bliska zaczyna zgłaszać nam, widzieć, opowiadać o odwiedzaniu przez gości, kontaktach z osobami, na przykład nieżyjącymi, że one odwiedzają, że one przychodzą, o kradzieżach, pseudokradzieżach w domu. Powinno to nas niepokoić, czy staramy się to raczej tak nie zauważyć? No my tego nie zauważymy, jeżeli my tego nie zauważymy, no to osoba, która nam zgłasza, to zauważa, tak? Bo gdyby nie, to by nam tego nie zgłaszała. I tak myślę, że to wtedy może być, no, możemy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje.
to właśnie te zmiany organiczne, o których właśnie rozmawialiśmy, też stoją często za tym, że zwłaszcza w godzinach gdzieś tam wieczornych dochodzi do takiego jakiegoś większego pobudzenia, ale też mózg staje się, no to się nazywa wtedy, tak, to są różne rodzaje otępień, tak zwanych organicznych uszkodzeń też mózgu, które gdzieś tam powodują, że te jakieś tam urojenia, zwidy małe, tak, zaczynają dokuczać tej starszej osobie. Myślę, że należy to po prostu dokładnie zdiagnozować, bo przyczyny są bardzo różne. Może to być zwykłe naczyniowe otępienie, może to być choroba Alzheimera, pika i tak dalej. To są wiele rodzajów, różnego rodzaju otępień. I myślę, że to trzeba do fachowca już wtedy zgłosić. Panie profesorze, osoby starsze mają taką tendencję do zbieractwa, gromadzenia różnych, mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy. Wszystkie tam pudełeczka, gazetki. Niepokoimy się tym? Czy jest to rzecz taka, no, normalna? Jeżeli nam już to przeszkadza w życiu, to się wtedy tym niepokoimy, bo może tego być po prostu nadmiar, tak? Jeżeli będziemy się o coś przewracać w domu, tak, jest tego za dużo, no to wtedy rzeczywiście warto się tym zainteresować. Część osób starszych ma z różnego rodzaju sentymentów pewne rzeczy zbiera, ale jeżeli jest to zbieractwo niepotrzebnych rzeczy absolutnie, tak, i takich, które gdzieś tam po prostu zapełniają przestrzeń, że ta osoba starsza może już żyć w środowisku, które nie jest higieniczne. No, tam mogą się rozwijać drobne ustroje i tak dalej, więc wtedy musimy już interweniować, bo czasami są to drastyczne wręcz takie historie, tak, kiedy taka osoba tak naprawdę zbierała wszystko, co możliwe i zdarzają się tego typu, zwłaszcza osoby starsze, które tak naprawdę, gdzie te infekcje układu oddechowego mogą występować, bo tam już tak naprawdę te powietrze jest, no, bardzo mocno skażone, choćby od tych zbierania tych rzeczy. Oby nie były to rzeczy takie organiczne, tak, typu, nie wiem, jakieś skórki od, nie wiem, owoców, od warzyw, tak, jeżeli są to same przedmioty, to jeszcze póki co można, ale ta przestrzeń do życia musi być. Jeżeli taka starsza osoba zabiera sobie przestrzeń do życia, to myślę, że można jej w tym pomóc. Może to być związane też po prostu z lękiem, bo to są takie rzeczy troszeczkę takie obsesyjno-kompulsyjne, które gdzieś tam też jest możliwość ich leczenia. Obsesyjno-kompulsywne. Co to takiego możemy jakoś naszym słuchaczom przybliżyć? Tak, to są natręctwa. To są obsesje, są to natrętne myśli, a kompulsje są to natrętne czynności. Tak, żeby zwizualizować, zobaczmy, że i w starszym wieku mogą się nasilić, ale też w młodszym. Jak sobie przypomnimy, czy mieliśmy my coś takiego, bo to jest też czasami fizjologia. Jak sobie przypomnimy czas, kiedy podróżowaliśmy do szkoły, na przykład chodnikiem, i próbowaliśmy nie nadepnąć na to linię łączącą dwie płytki, to jest myślenie obsesyjne. Ale jeżeli podskakujemy i próbujemy je omijać, to są to wtedy kompulsje. Czyli tak naprawdę natręctwa są częścią fizjologii też naszej. I w starszym wieku, jeżeli one się nasilają do takich proporcji, że one przeszkadzają takiej osobie, dlatego że, żeby stwierdzić, że jest to zaburzenie, a nie fizjologia, to musi być tego znaczący nadmiar, że zaczyna takiej osobie przeszkadzać, zabierać jej bardzo dużo czasu i ona cierpi w ich przebiegu. No taki młody chłopak czy młoda dziewczyna idąca do szkoły, podskakująca, omijająca te wszystkie linie, no to ona raczej z tego powodu nie cierpi. Tak? I widzimy, że jest zadowolona. Próbowałem sobie przypomnieć, jak to w moim przypadku było, ale ja do szkoły miałem drogę żwirową, więc tam nie było żadnych płytek i jedynie mogłem się zakurzyć buty, z czego musiałem się tłumaczyć. Panie profesorze, jakie jeszcze objawy powinny u osób starszych nas zaniepokoić? Czy jeszcze na coś szczególnego powinniśmy zwrócić uwagę? Czy coś jeszcze takie, powiedzmy, no, obniżony nastrój, majaczenia, zaburzenia psychotyczne? Zaburzenia też, pamiętajmy, koncentracji i pamięci. Bo to jest niezwykle istotne, bo my czasami też, my możemy pomylić i szukać na przykład otępienia u osoby starszej, która ma po prostu depresję. My to nazywamy wtedy pseudootępieniem albo pseudodemencją. Czyli jeżeli taka osoba ma problem z nastrojem, nie ma energii, jest czasami wyczerpana, te procesy myślowe są wolne.
Jeżeli jest słaba bardzo koncentracja, to te ślady pamięciowe są wydobywane bardzo leniwie i wtedy ta pamięć także szwankuje. I wtedy, jeżeli badamy taką osobę takimi zwykłymi testami przesiewowymi na otępienie, to może wyjść otępienie w tych testach, ale co nie znaczy, że to otępienie w ogóle jest. Czasami wystarczy depresję podleczyć i się okazuje, że te funkcje poznawcze, czyli te funkcje myślenia, funkcje koncentracji, pamięci i tak dalej, one się znacząco poprawiają i w ten sposób możemy wykluczyć tak naprawdę, że jest to proces otępienny, więc musimy się przyjrzeć na nastrój, czy nie jest to też ten właśnie proces taki pseudootępienny. Czyli tutaj mamy jakby tą przyczynę, bo zwykle się przyjmujemy, że otępienie, choroba Alzheimera, zaburzenia pamięci są rzeczą nieodwracalną, że to już jesteśmy skazani na to, ale właściwa diagnostyka i podjęcie leczenia antydepresyjnego powoduje to, że pamięć nam powraca. Tak, u osób starszych jest to właśnie jak jest, dlatego że 90% depresji przebiega z niepokojem, z lękiem. Jeżeli jest lęk, mamy niepokój, kołatanie serca, to wyobraźmy sobie, że no, trudno nam się wtedy skoncentrować na czymkolwiek. Jeżeli mamy problem z koncentracją, to mamy też problem z pamięcią. My nawet nazywamy, że ta depresja u osoby młodszej i starszej przebiega inaczej. Czyli u osoby starszej często, my to nazywamy tak mądrze, depresją agitowaną. Czyli ta osoba ma często duży lęk, osoba starsza, i jest, ta depresja występuje z pobudzeniem. Osoba młodsza będzie bardziej taka z brakiem energii, z takim zastygnięciem w miejscu, z takim, my to nazywamy obniżonym napędem takim psychoruchowym. U osoby starszej jest odwrotnie często dokładnie. Czyli taka osoba nie będzie mogła usiedzieć w miejscu, będzie pobudzona, będzie szukać, będzie miała taki niepokój manipulacyjny. Czyli będzie i dlatego tak się dzieje, bo właśnie ta kora czołowa często jest nadwątlona u tej starszej osoby. I dlatego ten napęd psychoruchowy, on nie jest wystarczająco hamowany przez tą korę czołową. I w związku z tym ta osoba starsza często jest w tym dużym napędzie. I dlatego jest dużo większa impulsywność. I dlatego taka osoba łatwiej może rzeczywiście popełnić samobójstwo. Dlatego, że jest w tym niepokoju ogromnym. Dlatego u osoby młodszej jest często łatwiej mimo wszystko. Jak przekonać pacjentów, jeśli są zaburzenia psychotyczne, emocjonalne, depresyjne, aby nie bali się zwrócić o poradę do psychiatry, ponieważ jest to troszeczkę taka jakby w społeczeństwie taka stygmatyzacja. Wszędzie się mogę leczyć, u rodzinnego, u geriatry, u neurologa, ale broń Boże nie psychiatry. Broń Boże nie u psychiatry, ale też dzięki Bogu coraz rzadziej tak myślą. Dlatego, że no, mówimy, bo my się na tym znamy. I dlatego warto pójść, tak, to jeżeli, nie wiem, ja mam problem z nogą, tak, no to do kardiologa pójdę, ale wielokrotnie rzadziej, tak, niż do kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, ortopedią choćby. Dlatego my używamy tych leków, znamy się na tym. No i myślę sobie, że to by było naprawdę ze szkodą dla samego siebie. I też widzimy, że warto iść zapytać. Też często mówimy tak, że warto pójść zapytać. To nie jest tak, że jest leczenie wyłączane wbrew logice i wbrew pacjentowi. Dlatego, że my wspólnie decydujemy o pewnym leczeniu. Jeżeli ktoś przychodzi zapytać, czy warto włączyć, to my rozważamy, czy warto włączyć. Nie włączamy natychmiast. Proszę bardzo, bo tutaj pan przyszedł do mnie, tak, to musi coś dostać. Nie zawsze tak jest, bo za tym może stać problem taki zwykły emocjonalny, psychologiczny. I dlatego my też pytamy o takie podstawowe mechanizmy też psychologiczne, co się dzieje w życiu, gdzie mieszka, z kim mieszka, jak się mieszka, tak? Czy jest dobrze, czy jest źle. Jeżeli jest niezbędne leczenie, to włączamy. To tak samo jak, nie wiem, pójść gdzieś, dostać leki na spanie tak zwane. Przecież my możemy się uzależnić też od leków. Dlatego psychiatrzy, no ponieważ znają się na tym problemie, to wtedy nie ma problemów późniejszych. I całe szczęście coraz częściej jest tak, że jednak czy starsi, czy młodsi przyjdą do psychiatry, zapytają, no wstydzić się nie ma czego, dlatego że problemy ze zdrowiem są generalnie poważne, tak? Są, w całej populacji są duże. Jeżeli prawie 40% osób cierpi na jakieś zaburzenie psychiczne w ciągu roku, proszę Państwa, no to no czego tu się wstydzić? Panie profesorze, temat znany, powtarzany,
dotyczący nie tylko osób starszych, alkohol. Czy kiedy możemy mówić o problemie? No właśnie. Jest to, czy to nadużywanie, czy uzależnienie, jest to picie ponad normę. No tak w takim aspekcie, bo mówimy dzisiaj o osobach starszych, jest to problem dosyć poważny, bo prawie dwukrotnie częstszy jest temat uzależnienia u osób starszych niż młodszych. No, tak jak rozmawialiśmy o tym, że taka trochę bezczynność, takie życie bez jakichś takich codziennych zajęć, codziennych powinności, także obowiązków, sprzyja temu, żeby gdzieś tam się relaksować w taki sposób. No i teraz zobaczmy, że samotność także powoduje stres, tak? I część osób, tak jak osoby pracujące gdzieś tam przychodziły do mnie do terapii uzależnień, tak? Bo tak samo też osoby starsze przychodziły, które się uzależniały. Czyli stres i ten z bezczynności, stres z nadmiaru jakichś tam obowiązków jest często niestety zapijany. I to są właśnie godziny wieczorne. U osób starszych to głównie mężczyźni, rzeczywiście, ale coraz częściej też kobiety. A w ogóle wśród kobiet najczęściej także powyżej 60. roku życia to część osób używa benzodiazepin, czyli tych leków uspokajających, bardzo silnie uzależniających. Ponad 20% osób w wieku podeszłym jest też uzależniona od benzodiazepin. Więc zobaczmy, mężczyźni częściej alkohol, kobiety częściej te substancje uspokajające. A mechanizm jest bardzo podobny, praktycznie identyczny. Więc ja często mówię tak, no to proszę nie pić przez następny tydzień i przyjść do mnie za tydzień. No taka osoba często przychodzi i mówi, ojej, ale pierwsze dwie noce były już bezsenne, bez alkoholu, jak nie wypiłem sobie na wieczór, albo nie wypiłam. Proszę Państwa, to są wtedy już objawy uzależnienia, bo organizm się domaga. On już nie jest w stanie spać bez alkoholu, funkcjonować. Stąd jakby ta granica niby jest płynna, ale możemy to odróżnić bardzo łatwo. No, nie pije ktoś soku z buraków codziennie, tak? A te piwo, nalewkę i tak dalej, to jednak dużo częściej. Dlatego to się może gdzieś tam zgubić, bo to od jednego, później dwóch dni, u niektórych osób towarzysko, u niektórych w samotności, tak? W towarzysko jest inaczej, samotnie też. Ale jeżeli ktoś się towarzysko codziennie spotyka i pije codziennie alkohol, także się uzależni. Jakby nie ma znaczenia. Alkohol jest substancją początkowo działającą uspokajająco. Jeżeli dolewamy codziennie do naszego mózgu alkohol, to on zmniejsza ilość substancji uspokajających swoich produkowanych. Tak mówię, bardzo jakby próbuję przejrzyście. A z kolei zwiększa ilość substancji pobudzających. Więc jeżeli po miesiącu, po dwóch, po trzech odstawiamy tę substancję uspokajającą, no to on jest pobudzony. I dlatego rozwijają się objawy abstynencyjne. Zmożona potliwość, tak, kołatania serca, drżenie. To wtedy widać, choć starsza osoba rzeczywiście się nieco mniej poci, bo ten układ wegetatywny już nieco inaczej działa i tak naprawdę reszta objawów abstynencyjnych wtedy jest obecna. Panie profesorze, osobom starszym czasami zamieni się ten rytm dnia z nocą, nocą z dniem. Problem? Czy wymaga to postępowania? No właśnie, to zależy, czy to jest taki problem codzienny, czy gdzieś tam raz na jakiś czas, tak? Bo jeżeli ktoś nie dośpi w nocy, to musi w dzień. No tak organizm działa, tak? Że gdzieś tam ten organizm wyczerpany, później zmęczony, kładzie się spać. Natomiast jeżeli ten problem się powtarza codziennie, no to warto poszukać, no właśnie choćby tego majaczenia, o którym ja mówię. No, w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, odstawiając alkohol, może dojść także do zespołu abstynencyjnego tak nasilonego, że wyjdą tak naprawdę zaburzenia świadomości. Taka osoba nie będzie wiedzieć, gdzie się znajduje, będzie tracić orientację taką, to nazywamy allopsychiczną, czyli tego, co jest dookoła, czasu, miejsca i wtedy może się odwrócić rytm sen-czuwanie. Taka osoba będzie rzeczywiście buszować gdzieś tam w nocy, a w dzień będzie próbowała to odsypiać. A jeżeli się dołączą zaburzenia świadomości, halucynacje, no to mamy już pewne potwierdzenie majaczenia. Panie profesorze, o tych zaburzeniach
w starszym wieku, emocjonalnych, psychicznych. Pewnie moglibyśmy jeszcze tutaj w różnych takich sytuacjach dużo dywagować. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy na koniec wrócili do takiego odczarowania niepokoju związanego z leczeniem. Ustaliliśmy, że leki antydepresyjne nie uzależniają. Czy boimy się innych leków stosowanych przez psychiatrę? No nie, bo same założenie. Leczenie to jest to poprawa stanu zdrowia. Można to dobrze zrobić i można to źle zrobić. Ale jeżeli idziemy do specjalisty, proszę Państwa, to założeniem jest no, leczenie dobre. Musimy brać też pod uwagę ilość leków, bo to jest ważne. U osoby starszej ponad 30% osób starszych ma włączonych minimum 5 leków naraz. Wiemy, że 7-8 leków to jest 100% już interakcji, więc musimy niezwykle często patrzeć na to, żeby te leki nie wchodziły ze sobą w interakcję. I my jako psychiatrzy też to robimy, czyli bierzemy pod uwagę także inne leczenia. Nie boimy się leków, bo lek ma za zadanie pomóc. Ale też patrzymy na to, żeby lekarze patrzyli na to, jakie inne leki są z innych gałęzi medycyny też stosowane. Bo chyba to jest niezwykle niezbędne w tym i tak naprawdę no, chyba na tym polega właśnie rozsądne leczenie. Jeszcze jeden temat, który mi się nasuwa. Rodziny, najbliżsi, znajomi starają się bagatelizować różne objawy, które obserwują u swoich najbliższych. Nie zauważają obniżonego nastroju, zmian depresyjnych. Bagatelizują urojenia, lęki, niepokoje. Czym to może grozić naszym najbliższym? Pogorszeniem. Więc tak naprawdę, jeżeli bagatelizujemy teraz, to będziemy musieli dwa razy większym problemem zająć się za chwilę. No tak to jest też w przyrodzie, że jeżeli nie zwracamy na coś uwagę, to to samo gdzieś tam narasta, tak? Jeżeli tu nie chodzi o to, żeby to kontrolować wbrew wszystkiemu, ale jeżeli narasta problem medyczny, jeżeli go nie zahamujemy, to będziemy mieć podwójny niedługo, albo później potrójny i tak dalej. Myślę, że w żadnym wieku, czy to wiek, nie wiem, wieku dorastania, dziecięcym, dorosłym, czy też wieku podeszłym, no nie można bagatelizować objawów choroby. Warto coś więcej na ten temat wiedzieć. Też myślę, że taka czujność, żeby nasi najbliżsi też nie, tak jak pan profesor mówił, że duża skłonność do prób samobójczych i skuteczności tych prób powinna nas też jakby tak uczulić do tego. No, musimy pamiętać, że czymś to grozi, tak? Czy albo znacznym pogorszeniem stanu zdrowia, jeżeli będzie to rzeczywiście niechęć do życia, wycofywanie się z życia, no to może to skutkować rzeczywiście próbą samobójczą i skutecznym też samobójstwem. Ale skuteczne leczenie to też radość z rodziny, z życia towarzyskiego. I tym chyba miłym akcentem podziękujemy dla pana profesora za nasze dzisiejsze spotkanie. Temat bardzo trudny, aczkolwiek ważny. Też zachęcić do obcowania z naszymi bliskimi, rodziną, sąsiadami. To takie życie towarzyskie nie tylko im pomoże, ale też przede wszystkim nam. Przede wszystkim nam. Tym oto słowem dziękuję. My też będziemy kiedyś starsi. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję też dla ojca Mateusza i Krzyśka Waszkiewicza za sprawne, techniczne poprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Ortodoksja.